Kochani, zapraszam Was dziś na haul kosmetyków z Ameryki. Dziś pokażę Wam trochę nowości makijażowych, trochę takich nietypowych rzeczy, będą nowe marki, nowe zapachy, nowe paletki, także zostańcie ze mną. Jak zawsze informuję Was też o promocji dnia. Zawsze możecie też znaleźć informacje o promocji dnia na Facebooku, także korzystajcie, bo zawsze jak jest mój film, to mam jakąś taką ekstra promocję dla Was, także z tego się bardzo cieszę. Dobra, kochani, przechodzimy najpierw może do zapachów, ponieważ zaopatrzyłam się, podobnie jak Oleśka. Oleśka ostatnio właśnie w filmie pokazywała kilka nowości zapachowych. Tak jak ona, zaopatrzyłam się w kilka nowych zapachów do kominka. Bo jak wiecie, przywiozłam sobie taki elektryczny kominek z Holandii. Na stronie znajdziecie też tradycyjne kominki. Ja używam tutaj elektrycznego, tutaj gdzie mam studio. Pierwszy zapach, który sobie zamówiłam, to jest Kringle Candle Oak and Fig. I pachnie przecudownie, to jest drewno pomieszane z figą. Zapach jest po prostu no nieziemski, nie mogę go opisać, musicie go sobie zamówić. Wszystko co jest z figą i jest Kringle Candle zawsze ładnie pachnie. Kolejny zapach to jest Comfy Sweater, czyli taki idealny na zimne, jesienno-zimowe wieczory. I to już jest świeczka i pachnie bardzo tak ciepło, bardzo domowo. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć, to jest bardzo domowy zapach. Ślicznie pachnie też, taki właśnie bardziej, no bardziej domowy, nie wiem jak to inaczej określić. Touch of Autumn. Czyli taka jesienna świeczka. I tu wyczuwam nuty cynamonu, nuty takie bardziej, takie jabłko z cynamonem, trochę dyni, takie typowo jesienne nuty. I czy to wszystko? Nie. I mam jeszcze dwa. Kolejny to jest Leaves, też takie jesienne, wiecie, bardzo się właśnie tymi obrazkami jak zwykle sugerowałam. I tu mam już wosk. I jest bardzo podobny zapach do tego poprzedniego, natomiast ten jest bardziej drzewny, tak jakby to był zapach z dworu bardziej. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ten jest jakby z kuchni, z domu, a ten jest bardziej z dworu. Ale też taki jesienny właśnie, słodki. I Lumberjack, to jest taka krata, jak widzicie. Też świeczka. I to jest piękny, męski zapach. Zaraz zapalę w salonie. Przepięknie pachnie, to jest naprawdę męski. Taki zapach bardzo ciepły, swetra, coś takiego. Jak to inaczej określić. Nie umiem określać zapachów, ale na stronie znajdziecie bardzo duży wybór zapachów i Kringle, i Yankee, i różnych innych, także polecam. No dobrze, nowości makijażowe w sklepie kosmetyki z Ameryki. Milani, mamy tu błyszczyk, to jest marka, która weszła teraz do sklepu. Błyszczyk w odcieniu 23 Babe i dziś go sobie przetestuję. Będę sobie dziś z Wami tutaj testować. Błyszczyk Babe. Marka Milani w ogóle weszła teraz do Polski. Z czego bardzo się cieszę, ponieważ to jest klasyk, taki drogeryjny, amerykański. Marka Cruelty Free. Nie testuję na zwierzętach. To jest ten lip cream. Ale fajnie pachnie, waniliowo. Bardzo fajny kosmetyk, myślę, że kolor też mi dosyć pasuje. Jeszcze jedna rzecz z Milani, którą tutaj mam, to jest face powder. Puder do twarzy w kolorze 02 light medium. Opakowanie wygląda tak. Pięknie, wow, chodź tu, pięknie wytłaczane, o widzicie, ładnie wytłaczany puder, nie czuję zapachu. I tu mamy lusterko, bardzo eleganckie opakowanie, ale takie bardziej drogeryjne, to nie jest, wiecie, Guerlain, ale jak na drogeryjną markę, ten całkiem fajnie wygląda. I puszek, także wrzucę go sobie teraz do torebki i mi się przyda, takie solidne, solidne, duże opakowanie. Dalej nowością na stronie jest marka NYX. I z NYXa mam tutaj róż. Wiem, że nie wszyscy mają dostęp do sklepów NYXa. Ja akurat w Warszawie mam, ale no nie wszyscy mają. To jest kolor peach, ale 06, PB06, ale wygląda bardziej jak róż. Taki różany. Ale ładny kolor. Uwielbiam takie kolory. Słuchajcie, róż. W różu czuję się po prostu o niebo lepiej. Wiem, że teraz może to być za dużo. Nie wiem, przychodzi jesień, przychodzi zima, ja zawsze noszę te róże. Także nowość też na stronie NYX. I z NYXa mam jeszcze dwie takie pomadki, które sobie teraz przetestujemy. High Voltage Lipstick. W życiu o nich nie słyszałam, bo ja zawsze te wszystkie... O! Właśnie. Pewnie cały czas miałam to na zębach. Zawsze z NYXa używam tych wszystkich lip creamów, tych matowych, wszystkich. To się fajnie sprawdza. Nigdy nie używałam innych formuł. Usunąć to. Milani. Które jest bardzo trwałe, jak widać. Słuchajcie, powiedzmy, że mi się udało. Dobrze, najpierw sobie nałożę w takim razie pierwszy kolor. I pierwszy kolor to będzie 15. Czy on ma jakąś nazwę poza tym? Oni tak dziwnie zapisują w tym NYXie te nazwy. Tak, Tangerine. Czyli coś pomarańczowego to będzie. O, jaki pigment w ogóle. Bardzo przyjemnie się rozprowadza. Taka jest ta pomadka maślana. I ma bardzo mocny pigment i kolor. Taki bardzo nasycony. No może nie do dzisiejszego makijażu, ale na lato czemu nie?
I teraz następny kolor na te moje zbolałe usta to jest Mirage 21 i wygląda jak typowy nudziak. Parę taki jasny. No, jest za jasny dla mnie, ale już pomaluję do końca. Jakby nie widać moich ust. Ale dla fanek takich nudziakowych pomadek. Wiem, że jest dużo dziewczyn, które nie lubią, jak usta się jakoś tam bardzo wyróżniają. Miałam nawet taką koleżankę na studiach, która zawsze zamalowywała swoje usta. A teraz mamy takie pomadki, także może Wam coś tu przypadnie do gustu. No dobrze, ja wróciłam do bardziej nudziakowej pomadki, w której czuję się troszeczkę lepiej, ale chciałam, żebyście wiedzieli, że na stronie dostaniecie już Inex i Milani. Kolejna rzecz to jest nowość. To jest, wprawdzie marka nie jest nowa na stronie, bo Kryolan jest już od jakiegoś czasu na stronie kosmetyki z Ameryki. Natomiast nowość dla mnie, ponieważ zamówiłam sobie paletę kamuflaży. I jeśli pamiętacie, to paletę kamuflaży, tą kolorową, mam już od jakiegoś czasu. Miałam Wam nagrać ten taki clown contouring i na pewno to nagram. Natomiast nie zebrałam się nigdy. A tutaj mamy paletę kamuflaży w różnych odcieniach i celowo zamówiłam sobie ten kolor jaśniejszy, Ivory, żeby właśnie dobrze kamuflować, myślę, że ten kolor, ten, dobrze kamuflować niedoskonałości skóry oraz cienie pod oczami tymi bardziej żółtymi kolorami. Marka Kryolan to jest marka profesjonalna, zdecydowanie bardziej ciężkie wykończenia, teatralne, ale wiele osób stosuje też ją na co dzień. Myślę, że tutaj do filmów mi się często przyda. I tak jak wspominałam, mam też tę paletkę kolorową, więc na pewno Wam nagram ten clown contouring za jakiś czas. Czy tam clown? No chyba contouring to się nazywa. Dobra, dalej z nowości. Nowe gąbeczki do makijażu. Donega, które mi polecaliście, Wy mi poleciliście. Jako świetny zamiennik Beauty Blendera. Oni zrobili taką podróbkę trochę. Nie lubicie, jak mówię podróbkę, no ale to wygląda jak Beauty Blender. Inspiracje, tak? Inspiracje Beauty Blenderem. O wiele, wiele tańszą. Gąbeczka różowa. Tak samo. Podobno równie dobry materiał. Będziemy to sprawdzać. Zrobimy sobie, słuchajcie, porównanie. Nie mogłam się doczekać na tą gąbkę, słuchajcie, żeby porównać do oryginalnego Beauty Blendera. I mini blending sponges, które właśnie będą idealne do nakładania produktów pod oczy oraz tutaj wokół nosa. Ten produkt to również jest hit Beauty Blendera, tego oryginalnego, a teraz Donegal wprowadził to. To jest, zdaje mi się, że firma polska, także zobaczymy sobie, jak się sprawdza. Porównamy sobie, słuchajcie, wszystkie te gąbeczki. Dajcie znać, czy chcecie takie właśnie porównanie. Ja myślę, że to będzie fajny film. I co do takich inspirowanych jeszcze innymi markami, marka W7 wypuściła Power Pads, które są inspirowane tymi bloteracji z Beauty Blendera, które również posiadam od jakiegoś już czasu. I to są po prostu takie gąbeczki, które są zrobione z tego samego materiału co gąbka i służą do ściągania nadmiaru sebum w ciągu dnia. Tamte z Beauty Blendera są jeszcze w takiej fajnej kasetce, że można je przechowywać. Oczywiście sobie to później myjemy i tak dalej, żeby nie były brudne. Tutaj też mamy dwie w zestawie i to też możemy sobie porównać, jeżeli sobie tego życzycie. Dalej z takich ciekawostek z MUA, bo jak wiecie, uwielbiam markę MUA przez to, że ma bardzo dużo ciekawych kosmetyków, takich podążających za trendami. Wiele razy Wam już mówiłam, że oni są naprawdę takimi pionierami na tym rynku kosmetycznym. Jeśli chodzi o wszystkie trendy, oni naprawdę szybko je wprowadzają. Lip Transformer to jest taki produkt, który ma przyciemniać albo rozjaśniać nam pomadkę o jeden odcień. Zobaczymy, jak to działa, będzie osobny test na żywo. Może to być ciekawy produkt. Często jest tak, że kupujemy pomadkę w drogerii, wydaje nam się, że będzie dobra. Lub tak jak tu w tym przypadku jest, nie wiem, za jasna. Będziemy przyciemniać. Zrobimy sobie osobny test na żywo. Kolejna rzecz taka nowa z marki Lovely, bo na kosmetykach z Ameryki dostaniecie też kosmetyki V, bo Lovely, takie różne polskie marki. Extra Lasting Top Coat do ust, po prostu sprawiający, że przedłuża się jakby trwałość tej pomadki. Tego też nagramy test. Jestem ciekawa, czy to w ogóle pachnie. Nie. Ale na, słuchajcie, jest wodoodporny i nabłyszcza, więc nie ma wykończenia absolutnie matowego, jest to bardziej takie błyszczykowe. Także to z nowości i mam jeszcze dwie nowe paletki. I tu musicie mi pomóc, słuchajcie, jeżeli wiecie coś na temat tej palety, to mi napiszcie na dole. Bo to jest, paleta Makeup Revolution Fortune Favors the Brave, 30 cieni skomponowanych przez brytyjskie beauty blogerki. Nie wiem, czy to jest jakaś konkretna beauty blogerka, czy jakaś strona z beauty blogerkami by British Beauty Blogger. Nie mam pojęcia, które to zrobiły. Jeżeli coś wiecie na ten temat, kto tworzył tą paletę, dajcie mi znać. Szukałam informacji, jakoś nie mogłam znaleźć nic konkretnego na ten temat. Wielki plus. Ogromne, ogromne lustro. Przeogromne po prostu. Chyba w żadnej palecie nie ma tak wielkiego lustra. I mnóstwo cieni. 30 cieni o różnym wykończeniu. Przepięknie wyglądają na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują te cienie. To naprawdę wygląda jak paleta z Urban Decay.
na przykład Gwen Stefani, podobna kolorystyka. Cienie mi się podobają. Po raz pierwszy jest chyba tak, że wszystkie cienie w palecie mi się podobają, bo niebieskie nie są, zobaczcie, zbyt turkusowe, zielenie są takie oliwkowe, a pozostałe cienie są bardzo neutralne, jest złoto, jest trochę piczu, są jasne kolory. Myślę, że to będzie fajna paleta, też nagramy sobie osobny test tej palety. Jest niedroga, jak na taką ilość cieni uważam, że naprawdę spoko. I jeszcze jedna paleta z Make Up Revolution, która już od jakiegoś czasu jest, ale ja sobie ją zamówiłam, bo jej nie miałam. To jest Ultra Blush Palette Golden Sugar 2. I to jest taka paleta trochę róży, trochę rozświetlaczy. W tym takim klasycznym opakowaniu Make Up Revolution. I mamy tutaj też ogromne lustro, może nie tak jak tam ogromne. Ale zobaczcie, jakie piękne róże i rozświetlacze. Mamy złote, mamy różowe, mamy też dwa takie bardziej matowe. A reszta to są świecące i muszę pomacać sobie te rozświetlacze, jak one wyglądają. Ulala, ale się świecą. No, trochę jak Mary. Troszkę jak Mary, także mamy tu i róże, i rozświetlacze. Widać tu coś, że tu się świeci? O, widać. Także będę też to testować. Tutaj mamy też takie ciemniejsze, zobaczymy jak będą wyglądały na policzkach. I na koniec przejdziemy do paznokci, bo mam tu kilka rzeczy. Przede wszystkim za grosz dostałam w promocji Pro White Natural z Manhattan, to jest odżywka, która wybiela żółte paznokcie. Moja mama stosuje ją od lat, więc wziąłem ją dla mojej mamy za grosz. Żadne pieniądze, tak? Dalej, bardzo chciałam to mieć. Sally Hansen Gem Crush, czyli taki lakier z potłuczonymi jakby diamencikami. W kolorze, słuchajcie, takim bardziej różowym. O, Razzle Dazzle 06. I mam zamiar nałożyć to, słuchajcie, ale to ten piękny kolor i w ogóle fajne wykończenie. I wymyśliłam sobie, że jak już będę mieć odrost, to będę sobie nakładać po prostu taki błyszczące coś, może za pomocą gąbeczki. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, więc może sobie tu razem to przetestujemy. Kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam właśnie tak z drobinkami, nie wiem co mnie na te drobinki naszło, ale chyba Simply Nailogical za dużo oglądam, że tak trochę mi się w głowie poprzewracało. To jest kolekcja Sally Hansen, to taka z koronką, lace, w kolorze 820 krosze. I nie jestem przekonana do tego koloru, bo jest niebiesko-białe drobiny. Kiedyś Golden Rose miał coś takiego podobnego. Nie wiem, czy będę używać, czy pewnie oddam dalej. Ale następny kolor mi się, następny produkt mi się bardzo podoba. Czy wy widzicie ten błysk? Czy wy to widzicie? Ja widzę, że to wy to widzicie. To jest holo. To jest holo ze srebrno-różowymi brokatami. To jest Top Coat Siren, się nazywa, z L'Oreala. Ale wygląda pięknie. Wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał nałożony właśnie gąbką, a nie normalnie. Będzie piękny. Może ten sobie nałożę jako top coat. O, jest jakie to ma drobinki różowe. Pięknie to wygląda. Piękny lakier, naprawdę. Jeżeli jesteście maniaczkami holo i różnych błyskotek na paznokciach, to jest fajne. I na koniec, to już koniec? I dezodorant. I zamówiłam sobie dezodorant z Dove, bo zawsze jak coś zamawiam z kosmetyków z Ameryki, zamawiam takie też podstawowe rzeczy jak szampon, dezodorant, suchy szampon, takie rzeczy, które używam często. Kochani, ja się dziś nagadałam. Mam nadzieję, że Wam się film podobał z tymi nowościami. Piszcie, co mam testować w pierwszej kolejności. Ja Wam polecam jak zwykle zakupy na kosmetykach z Ameryki. Ja nigdy nie jestem zawiedziona. Dużo nowości, dużo fajnych, nowych inspiracji na jesień, jeżeli chodzi o kosmetyki. Piszcie mi, co Wam się najbardziej podobało w holu. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.